biskupom, nam kapłanom, abyśmy w nowym rozpoczętym roku już pasterskim uwierzyli w Boga, który stał się Synem Bożym, który przyszedł do nas, abyśmy lepiej wierząc odkrywali Jego obecność na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, w częstej spowiedzi świętej i szukali ratunku u Matki Najświętszej. Życzę księdzu arcybiskupowi i wszystkim, aby ten czas, który jest przed nami, przeżywalibyśmy wielkiej radości, do której zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek. Niech te święta rozbudzą w nas entuzjazm chrześcijańskiej wiary i prowadzą nas drogami prawdy i miłości. Szczęść Boże. Z okazji uroczystości Bożego Narodzenia życzę wszystkim kapłanom, wszystkim też osobom zaangażowanym bezpośrednio w instytucje centralne, oczywiście wszystkim zakonnikom i zakonnicom pracującym na terenie naszej archidiecezji, aby na wzór betlejemskich pasterzy i mędrców ze wschodu w prostocie i w pokorze serca dotarli do nowonarodzonego Jezusa, by mogli jeszcze głębiej wierzyć w Syna Bożego, tego, który gdyby nie był prawdziwym Bogiem, nie mógłby nas uratować, a gdyby nie był prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem dobrych, spokojnych, pełnych radości i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.